Keto Wtorek, odcinek 26. Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Wtorku. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które pojawiło się u mnie na kanale, które często przewija się na różnych forach ketogenicznych, czyli co zrobić z wypadaniem włosów, szczególnie na ketozie. Zapraszam. Każdy z nas przeciętnie ma na głowie pomiędzy 100 a 140-150 tysięcy włosów. Oczywiście są tacy, którzy tą średnią zaniżają i są tacy, którzy ją zawyżają. Natomiast co ciekawe, każdego dnia tracimy pomiędzy 50 a 100 włosów. I to jest zupełnie normalne zjawisko, dopóki też ten proces przybywania, czyli rośnięcia naszych włosów, który powinien dziać się cały czas, jest zachowany. I wtedy jest równowaga i z naszymi włosami jest wszystko w porządku. W tym filmie powiem Wam, jakie mogą być przyczyny wypadania włosów. Dlaczego akurat w ketozie część osób twierdzi, że wypadają im włosy i czy to prawda? Oraz co zrobić, żeby temu zapobiec i jak sobie z tym radzić. Więc jeżeli wypadają Ci włosy, to jesteś w dobrym miejscu. Natomiast jeżeli Ci nie wypadają, a rozpoczynasz swoją przygodę z dietą ketogeniczną, to również jesteś w dobrym miejscu, bo powiemy o tym, jaka powinna być profilaktyka, żeby za parę miesięcy nie obudzić się, może nie z ręką w nocniku, ale ze szczotką pełną włosów. Okej, to jedziemy. Po pierwsze, przyczyn wypadania włosów może być bardzo wiele. Jedną z głównych przyczyn może być nagły albo taki przewlekły, intensywny stres. Tak naprawdę dla naszego organizmu włosy nie są nam tak bardzo potrzebne. Ich główną funkcją dawniej było to, żeby po prostu, i dalej jest, żeby chronić naszą głowę przed nadmierną utratą ciepła. Natomiast bez włosów można żyć, czego przykładem jest całkiem sporo osób, ale już na przykład bez serca, wątroby czy innych narządów, czy bez sprawnie działającego mózgu niekoniecznie. Dlatego też przechodzimy do punktu drugiego, przyczyny wypadania włosów, to jest słabe odżywienie organizmu. Jeżeli nasz organizm nie jest wystarczająco odżywiony, nie mamy wystarczającej ilości składników mineralnych chociażby, no to nie będzie on się starał za wszelką cenę po prostu tworzyć nowe włosy, tylko będzie kierował swoją energię w bardziej istotne dla nas procesy. Kolejna sprawa to wypadanie włosów może mieć też związek genetyczny i zarówno się dzieje to u mężczyzn, jest to zdecydowanie częstsze, ale też u kobiet, więc niektórzy szukając przyczyny stricte w ketozie być może pomijają też te aspekty. Poza tym jest to też kwestia problemów, różnego rodzaju problemów hormonalnych, między innymi bardzo często niedoczynności tarczycy. Również nieszczelność jelit i różnego rodzaju problemy z trawieniem, problemy jelitowe mogą przyczyniać się do wypadania włosów, a także branie niektórych leków. Natomiast jakie są te keto przyczyny wypadania włosów? Otóż, jeżeli przechodzimy na dietę ketogeniczną, to jest to dla naszego organizmu stres. I to, co powiedziałam Wam w pierwszym punkcie, że właśnie stres może być tego przyczyną, ketoadaptacja, czyli przejście z węglozy w ketozę, czyli z tego, że do tej pory naszym źródłem, paliwem naszym głównym była glukoza, teraz organizm musi się zaadaptować i przejść na zupełnie inny metabolizm, jest to stresor dla organizmu. Dlatego często po 3-6 miesiącach od rozpoczęcia ketoadaptacji rzeczywiście część osób może zaobserwować wypadanie włosów. I jest to zupełnie naturalny proces, jeżeli nie jest to po prostu tak, że włosy wypadają Ci garściami i również ten proces za chwilę się wręcz odwróci, to znaczy nasze włosy staną się bardziej odżywione, zaczną rosnąć mocniejsze i tak dalej. Więc to może być całkiem naturalna po prostu reakcja organizmu na zmiany. Natomiast przyczyną wypadania włosów bardzo często jest restrykcja kaloryczna. Jeżeli przechodzimy na ketozę, podczas adaptacji wiele osób doświadcza tego, że nie chce im się jeść. Głód bardzo mocno nam się obniża, bo spada nam m.in. poziom greliny, czyli tak zwanego hormonu głodu.
jeżeli nie mamy uczucia głodu i na przykład będziemy jeść dużo, dużo mniej niż nasze zapotrzebowanie energetyczne, no to znowu nie dziwmy się, że nasz organizm przestanie jakby skupiać się na produkcji naszych włosów, bo będzie musiał tą energię, której dostaje mniej, skoncentrować w innych, na innych czynnościach życiowych. I teraz o co mi chodzi z tą kaloryką? Otóż to prawda, że przy ketoadaptacji przyspiesza nam ją właśnie obniżenie tej kaloryczności diety. Natomiast takie bezpieczne według mnie obniżenie kaloryki to jest maksymalnie 500 kilokalorii dziennie. Czyli na przykład, jeżeli Twoje dzienne zapotrzebowanie, Twój tak zwany PAL to 2000 kilokalorii, to zejdź maksymalnie do 1500, a nie do 500 albo 800. Niektórzy robią też tak, że stosują właśnie te posty okresowe, które na przykład co drugi dzień nie jedzą, albo jedzą na przykład w oknie 4 czy 6, czy nawet 8-godzinnym, ale nie tą samą ilość, tylko znacznie mniejszą. Więc jeżeli przechodzisz w ketozie na 2 posiłki dziennie, no to one muszą być trochę bardziej obfite. Tak, na redukcji oczywiście ograniczamy kaloryczność, ale taka bardzo długa redukcja z bardzo małą ilością kalorii, no skutkuje tym, że na przykład będą nam wypadać włosy. Kolejna rzecz, nie wiem czy wiecie, ale nasze włosy głównie zbudowane są z białka. No, u niektórych kobiet może jeszcze z farby, ale jednak to białko jest budulcem naszych włosów. Dieta ketogeniczna nie jest dietą wysokobiałkową. Ograniczamy mniej więcej ilość białka do 15% na adaptacji. Natomiast warto zadbać, żeby to białko było i to, żeby było dobrej jakości. Ponieważ jeżeli właśnie nie mamy odpowiedniej ilości białka w diecie, no to również mogą się pojawić problemy z włosami. Są też osoby, które czy to na ketozie, czy na różnych dietach low carb stosują bardzo intensywny trening, bo wydaje mi się, że jedno i drugie to musi iść po prostu w parze. Otóż jeżeli po prostu robisz jakiś crossfit, czy bardzo intensywne treningi siłowe codziennie i nie dajesz swojemu organizmowi czasu na regenerację, no to również po prostu jest to za duże przeciążenie i nie dziw się, że szczególnie w okresie adaptacji, kiedy Twój organizm i tak przechodzi ogromną rewolucję, zaczniesz tracić włosy. I co ważne, te włosy nie zaczną wypadać nam od razu, czyli to nie jest tak, że nie wiem, tydzień temu rozpoczęłaś ketoadaptację, czy rozpoczęłaś ketoadaptację, bo to często dotyczy kobiet, i jeżeli teraz jeszcze Ci włosy nie wypadają, to znaczy, że wszystko jest super. Jakby sprawdź to, ponieważ nasze włosy zazwyczaj zaczynają wypadać po 3 do miesiącach, do pół roku. Nie wiem, czy znacie tą metodę analizę pierwiastkową włosa na sprawdzanie właśnie minerałów w naszym organizmie. Ona jest całkiem fajna, bo właśnie nie tak jak w krwi mamy na ten moment tylko podane, co się dzieje, ale we włosach właśnie z okresu kilku ostatnich miesięcy przechowujemy minerały, więc też ten moment, kiedy one słabną i zaczynają wypadać, jest właśnie opóźniony o te kilka miesięcy. Oraz brak elektrolitów. Elektrolity i inne minerały, o których za chwilę Wam powiem, są niezbędne dla naszych włosów, one są ich budulcem również. A jak wiemy, na ketozie, na ketoadaptacji, szczególnie na początku, tracimy wodę, w związku z tym, że pozbywamy się zapasów glikogenu, więc jeżeli nie uzupełniamy na początku elektrolitów, dopóki nasz organizm nie przestawi się na bardziej efektywne ich wykorzystanie, no to wtedy również po prostu osłabimy swoje włosy. Okej, to teraz co zrobić, jeżeli nam włosy wypadają albo chcemy też profilaktycznie po prostu zadbać o nie przy ketoadaptacji? Powiem Wam najpierw o 3 najważniejszych według mnie punktach, a później też o konkretnych suplementach, które już mogą nam zaradzić na wypadanie włosów. Po pierwsze, jedz. To nie jest tak, że ketoza zawsze idzie w parze po prostu z dużą restrykcją kaloryczną. Nawet jeżeli nie masz apetytu, to sprawdź po prostu, czy tej kaloryki jednak na co dzień nie ma za mało. Jeżeli raz na czas zrobisz sobie większą restrykcję, ok, ale żeby to po prostu nie było codziennie. Bo wtedy też ograniczając ilość pożywienia, musimy jeszcze bardziej zadbać o gęstość odżywczą tego pożywienia. Bo jeżeli na przykład na ketozie będziesz objadać się żółtym serem, czy jakimiś fat bombsami,
to tam będzie mało wartości odżywczych. Wartości odżywcze są w podrobach, są w rybach, są w dobrej jakości mięsie, są w warzywach, są w jajach. I to są te produkty, które dodają nam tej gęstości odżywczej, która jest tak istotna. Więc razem z tym jedzeniem zadbaj też o jakość tych produktów. Druga rzecz to białko. Jest wystarczającą ilość białka, bo często boimy się tej glukoneogenezy, że jeżeli po prostu wchodzimy w ketozy, to musimy uważać, bo zjemy białko, przekształci nam się to na cukier. To się dzieje w bardzo małym odsetku wbrew pozorom. Okej, osoby, które mają cukrzycę, tak, powinny rzeczywiście zwrócić na to uwagę, ale przecież nie zachęcam Was do stosowania diety carnivore, takiej bardzo restrykcyjnej, gdzie się je tylko produkty odzwierzęce, ale oni też są zazwyczaj w ketozie, a jedzą bardzo duże ilości białka, bo ich dieta opiera się na jedzeniu mięsa. Więc zazwyczaj wcale białko nie wybija nas tak łatwo z ketozy. I teraz jakie białko, jeśli chodzi o włosy? Ważne jest, żeby to było białko właśnie odżywcze. Między innymi fantastycznym źródłem takiego białka są ryby, szczególnie na przykład łosoś, ale dziki, tak? Tak samo wołowina, ale najlepiej taka wypasana na łąkach. Ja wiem, że to w obecnych czasach niektórzy twierdzą, że jest niemożliwe taką dostać. Natomiast żeby to mięso było po prostu jak najlepszej jakości, o to powinniśmy zadbać. Również jajka są dobrym źródłem takiego białka. I suplementy to jest trzeci punkt. I to nie jest tak, że na ketozie musimy brać suplementy, czyli jest to dieta niedoborowa. Nie. Natomiast tak jak mówiłam, na adaptacji, żeby nasz organizm miał szansę przestawić się i zrobić totalne przełączenie metaboliczne, musimy mu trochę pomóc. Dlatego suplementujemy elektrolity, sód, potas, magnez. Magnez jest mega, mega ważny i to możecie go suplementować w takiej postaci doustnej. Większość osób suplementuje cytrynian i też różne są teraz wyniki badań. Nie zawsze on się dobrze wchłania, są też inne formy tego magnezu. Natomiast możecie też stosować po prostu magnez na skórę, bo on dobrze się wchłania przez skórę. Czy to sól Epsom, czy to kąpiele magnezowe, czy to jakieś oliwki magnezowe, to wszystko będzie miało bardzo dobre działanie. Dodatkowo ważne jest również suplementowanie witamin z grupy B. Ja polecam na początku adaptacji, przynajmniej przez 3 miesiące, zastosować sobie jakiś dobry B-kompleks. Natomiast głównie chodzi nam tutaj o biotynę, czyli tą witaminę B7. Ona jest w jajach, ona jest w podrobach, ale ona również jest w produktach mącznych. I jeżeli przechodzimy na ketozę, a nie dbamy tak bardzo o to, co jemy, no to może się okazać, że rzeczywiście mamy jej mniej, więc ją również możemy suplementować. Istotny jest również cynk, który warto suplementować, kwasy omega-3, które są w rybach, ale też ja polecam jednak suplementację dobrej jakości, chociażby tranem. W ogóle te źródła, te suplementy, które ja polecam, wrzucę Wam w linku pod spodem, bo bardzo często osoby mnie o to pytają. Możecie sobie oczywiście kupić każde inne. Natomiast trzeba uważać na ten rynek suplementów, ponieważ on nie do końca jest tak sprawdzony jak rynek leków, więc można się też trochę nadziać albo mieć po prostu bardzo drogą toaletę, czyli coś wziąć, ale to nie działa i wychodzi sobie drugą stroną. Antyoksydanty, witamina C, witamina A. Świetnym źródłem witaminy A są chociażby pestki dyni. Warzywa, polifenole, czyli te zielone warzywa też nam na pewno pomogą. I ketoza jest idealnym sposobem żywienia na to, żeby właśnie zaopatrzyć się w to wszystko, o czym mówię, z naturalnych źródeł. Mówiłam o tym, że ważne są nasze jelita, więc ocet jabłkowy, naturalnie fermentowany, świetnie właśnie dokwasza nasz żołądek, wspomagając procesy trawienne i wtedy to, co jemy, rzeczywiście trafia tam, gdzie powinno, między innymi do włosów. Dodatkowo niektóre badania pokazują, że ocet jabłkowy przyspiesza jakby transport naszej krwi do czaszki, tym sposobem nasze włosy są bardziej odżywione. Więc ja stosuję i polecam, zresztą na adaptacji też ocet jabłkowy przyspiesza wytwarzanie ciał ketonowych, więc jest to też taki fajny, naturalny suplement. Totalnie naturalną suplementacją może być ugotowanie zupy mocy. Też Wam podeślę link do artykułu mojego na ten temat, tak zwany bone broth z języka angielskiego. On ma fantastyczne źródła kolagenu, czyli po prostu to wygotowujemy z kości,
to, co najlepsze i to, co buduje nasze włosy i komórki macierzyste naszych włosów. I tutaj, jeżeli nie chcecie koniecznie korzystać z zupy mocy, chociaż ja ją bardzo Wam polecam, możecie suplementować kolagen. Jest on droższy, ale też bardzo skuteczny, ponieważ jest to po prostu białko, które buduje również nasze komórki macierzyste naszych włosów, czyli po prostu bezpośrednio wpływa na to, jak mocne rosną nasze włosy i czy w ogóle rosną. Więc ten kolagen jest niezmiernie ważny. I z tych suplementów, które warto zastosować, jak już rzeczywiście mamy problem z nadmiernym wypadaniem włosów, to jest m.in. MSM, czyli ta siarka organiczna, oraz São Palmetto. Po polsku chyba nazywane palma sabałowa, ale lepiej wpiszcie São Palmetto, jeżeli chcecie znaleźć ten suplement, bo on raczej pod tą nazwą jest dostępny. Dlaczego São Palmetto jest akurat polecane? Ponieważ między innymi blokuje wytwarzanie się DHT, czyli dihydrotestosteronu, którego jeżeli mamy dużo w naszym organizmie, to właśnie może on zatrzymać wzrost naszych włosów. Inne suplementy, które możecie wypróbować, to na przykład Ginkgo Biloba i inne adaptogeny czy tego typu mieszanki. Również na włosy niektórzy stosują na przykład właśnie jakieś szampony z biotyną. To też ma fajne działanie. Natomiast pamiętajmy o tych podstawach, no i najlepiej pamiętajmy o profilaktyce, czyli żeby zapobiegać, a nie obudzić się po prostu z garścią włosów na poduszce, bo myślę, że to jest najważniejsze. Okej, mam nadzieję, że pomogłam Wam w temacie wypadania włosów. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!